Witamy Was serdecznie w naszym treningu kettlebell floor, czyli treningu siłowym na całe ciało. Ja nazywam się Izabela Kin, ze mną Paulina Hyży. Cieszymy się bardzo, że zdecydowaliście się zrobić z nami ten trening. Dzisiaj najbardziej fundamentalny flow ever. Czyli będzie prosto, przyjemnie i dla każdego. Moja mama, która ma teraz aktualnie 66 lat, również robi ten trening i fantastycznie to wychodzi. Ok, jeżeli to jest Wasz pierwszy dziewiczy czas z kettlem, to zdecydowanie zachęcam Was do tego, aby odwiedzić moją stronę izabelakin.com i przeczytać o tym, jak dobrać odpowiednio ciężar indywidualnie dla siebie, specyficznie do tego rodzaju treningów, które dla Was przygotowujemy. Jeżeli macie wielkie, ogromne, długotrwałe, długoplanowe doświadczenie z kettlem, to mamy nadzieję, że dzisiaj nasza sekwencja ćwiczeń sprawi Wam ogromną przyjemność i przemiło spędzicie z nami czas. Super. Ok, koniec końców, jeżeli ten trening zarezonuje właśnie z Tobą, to mamy nadzieję, że dołączysz się do nas co tydzień, będziesz ćwiczył z nami, ćwiczyła z nami częściej. Tak jest to. Boom. Ok, słuchajcie. Od czego zaczniemy trening? Zaczniemy od rozgrzewki, ok? Czyli zaczniemy już się rozgrzewać i ja będę w trakcie po prostu tłumaczyć sukcesywnie, co nas czeka i co tak naprawdę dzisiaj wykonamy, po co, na co i w jakiej kolejności. Ok? Zaczynamy. Zaczynamy od rozgrzewki oczywiście. Mobilizujemy teraz sobie barki. Tak? Zaczniemy od barków, bo one w dużej części dźwigają naszego kettla, stabilizują też nam tak naprawdę podczas zmieniania pozycji, ale ogólnie koniec końców rozgrzewka ma służyć do tego, żeby przygotować nasze ciało, aby ćwiczyło bezpiecznie, tak, aby pobudzić krążenie, zmieniamy stronę, aby pobudzić krążenie, aby nasz krew dostarczyła tlen dla całego ciała, głównie do mózgu, żeby rozluźnić, drugą stronę, rozluźnić mięśnie, czyli podnieść temperaturę, dzięki temu one będą bardziej elastyczne. Tak, super, mamy. Świetnie, to teraz zrobimy sobie małe latino. Barki w przeciwnym kierunku. Tak zawsze kupę śmiechu jest u nas na treningu z tym, więc nie mogłam sobie tego darować. Świetnie mobilizują tak naprawdę łopatki nam. Super. I druga strona, tak? W przeciwnym kierunku barki się poruszają. Fantastycznie. Rozluźnij ciało. Super. Dobra, mamy to. Przechodzimy do biodra, ok? Zagnij lekko kolano, zaciśnij pośladek, ustabilizuj tak naprawdę siebie, swoje ciało. Unieś kolanko, otwórz jak największym zasięgiem ruchu. Mobilizujemy nasze bioderko, tak? Biodro, często zwane złotym stawem, odpowiada za takie ważne funkcje lokomocji, jak bieganie, chodzenie, tak, wstawanie. W drugą stronę. I w drugą stronę. Pięknie. A w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej ewolucji bardzo często siedzimy, tak, w samochodzie, w domu, w pracy, co działa, wpływa destrukcyjnie na nasze bioderko. Druga strona. Destrukcyjnie nasze bioderko. A w konsekwencji oczywiście powoduje często bóle kręgosłupa, tak? Oczywiście te wszystkie funkcje biodra są napędzane przez pośladek, także dzisiaj też go poćwiczymy. Zaktywujemy go poprzez martwe ciągi. W drugą stronę. Ok. Jak zauważyliście, ja tak naprawdę robię takie czary-mary rękoma, bo to pomaga mi aktywować łopatki i stabilizować górną część ciała. Ok. Ale równie dobrze możecie sobie stopę odłożyć za każdym razem. Dobra, rotacja. Zrotujemy sobie tułów, bo to on w dużej części stabilizuje tak naprawdę nam ciało w większości pozycjach, kiedy ćwiczymy, kiedy trenujemy, chcemy zaktywować. Popatrz za siebie. Tuł, jak zauważyliście, jest zamrożony. Świetnie. I teraz otworzymy bardziej. Otwórz dużym kołem, zajrzyj za siebie i wróć. Wydech, rozluźnij. Powyśmieścisz się.
Zazwyczaj potrzebujemy dużo więcej miejsca. Dobrze. Ostatni? Bardzo fajnie. Fantastycznie. Luz. Ostatni jeszcze moje ulubione hula hoop. Zrobimy duży zasięg ruchu. Pełne koło. Zmobilizuj bioderka. Wydaje się bardzo mało męskie ćwiczenie, ale wszyscy panowie na treningu uwielbiają. Dookoła. Rozluźnij kolana, sięgnij biodrem jak najdalej się da i w drugą stronę. Super. Dzięki, Angelita. Podpowiada mi tutaj. Liczy. Bo ja zwykle za dużo mówię. Bosko. Fantastycznie. Mamy to, tak? Mam nadzieję, że już czujecie pewien luz, rozluźnienie i co za tym idzie, dużo większy komfort w ciele i motywację do tego, żeby ćwiczyć. To była taka generalna, ogólna rozrywka. Teraz szybciutko zrobimy sobie specyficzną rozrywkę do tego treningu. Tak dotkniemy, znaczy zrobimy kilka powtórzeń do każdego ćwiczenia, które będzie wykonywane z ciężarem, dobrze? Zaczniemy sobie od martwego ciągu, bo to będzie pierwsze ćwiczenie we flow, czyli w sekwencji. Co jest najważniejsze w tym martwym ciągu? Nie blokuj kolan, stopy na szerokość barków, ok? I zaczynamy od bioder, tak? Czyli chcesz, żeby tak naprawdę zgiąć się tu w bioderku i wypchnąć pośladek jak najdalej się da, żeby poczuć rozciągnięcie tu w całej taśmie tylniej, a czyli głównie w udzie i w pośladku, ok? W taśmie tylniej, tu, super. Co się dzieje? Plecy proste, łopatki zaaktywowane, oczy przed siebie patrzą na podłogę. Dobra, ok, żeby to zrozumieć jeszcze szybciutko, możecie stanąć sobie koło ściany. Pamiętajcie, najpierw muszą pośladki dotknąć ściany, czyli nie ma pochylenia do przodu, tylko najpierw wysuwamy tyłek do tyłu, aż dotknie ściany. Fantastycznie i wtedy poczujecie to naciągnięcie. Nie ma pochylenia w dół. Szybciutko pokażę jeszcze to przy Pauli. Chodź. Odwróćcie. Dobra. Czyli jeżeli Paula stoi za mną, czego mogliście nie widzieć przy ścianie, teraz się pochylam. Pochylam do przodu i nie dotykam Pauli. Jak chcę rzeczywiście zrobić martwy ciąg i naciągnąć ten cały tył, to muszę najpierw wysunąć tyłek do momentu, kiedy dotknę Pauli i wtedy schodzimy jeszcze bardziej w dół. Czuję rozciągnięcie. Bum. Zginam się w biodrze. Kolana są luźniejsze. Ok, nie blokujemy kolan. Super, bardzo fajnie. Wtedy czuję świetne rozciąganie. Jak wstaję w górę, zaciskam pośladki. W jaki sposób? Bum, poprzez rotację. Tam, tak zaciskamy. Znacie bardzo dobrze ten ruch. Codziennie rano do toalety robicie go automatycznie. Ale później, jak nagle się trzeba zastanowić nad tym, to następuje problem. Wkręcamy pięty w podłogę. Pięty w podłogę. Bum, bum, bum. Przydaje się później też do twerków, także warto się tego nauczyć. Ok, zaciskanie dwóch pośladków. Dobrze. Kolejnym ćwiczeniem będzie goblet squat. Na razie zrobimy zwykły przysiad, bo tak naprawdę nie będziemy podnosić jeszcze ciężaru. Stopy na szerokości barków i chcesz po prostu naturalnie usiąść komfortowo, czyli jeżeli potrzebujesz, otwórz trochę stopy i opuść biodra tak nisko, jakbyś chciał usiąść na krawężniku, na niższym schodku, po prostu opuścić biodra luźno na dół. Czartkę wyciągamy w góry, oczy na horyzont i po prostu otwierasz kolana, stopy całe na podłodze, nie przenosisz na krawędzie i po prostu schodzisz w dół. Tak, bardzo naturalnie, tak, żeby zachować proste plecy, ok? I zaciskamy pośladki w taki sam sposób, jak przy wyproście do martwego ciągu. Oczy na horyzont, a ty opuść pośladki. Jeżeli czujecie, że tak naprawdę jest wam trudniej to zrozumieć, można stanąć przy ścianie, zaktywować łopatki i na wyciągnięcie rąk po prostu zejść do dołu, ok? Czuć ten dystans, czuć jak mamy proste plecy, oczy potem mogą patrzeć na horyzont, ok? I zaciskamy pośladki. Bum. Fantastycznie. Mamy 8? Jeszcze jeden? To super, Paulus. Zademonstruj. Super. Kolanka na zewnątrz można rozepchnąć. Szukamy swojego komfortu. Ok? Bardzo fajnie. Dobrze. Kolejne ćwiczenie to będzie wiosłowanko. Szybciutko wprowadzenie tego wiosłowanka. Martwy ciąg. Tak to wcześniej przerobiliśmy. Ok? Oczy patrzą na
podłogę przed siebie, plecy proste, rozciągnięcie tu z tyłu czujemy i teraz łopatki ściągamy. Ściągamy, czyli w dół i do tyłu przesuwamy. Czyli jakbym pokazała to w pozycji stojącej, w dół i do tyłu, ściągnięcie. Takie coś tam, takie coś, ok? Żeby one były zaktywowane, żeby nastąpiła ta stabilizacja. Czyli jedziemy w dół, pięknie, łopatki zaktywowane. Teraz musimy zgiąć łokieć i wyciągnąć go poza tułów. Jak najwyżej się da. Tu poczuć nasze grzbietu. Możecie też świadomie go spiąć. Nie jest on łatwy do aktywacji bez ciężaru i bez oporu, ale myślę, że dacie radę. Ok, świetnie, druga strona. Szybko się przewrócę. Ok, to poluj jak chcesz. Czekam na ciebie. Dobra, i patrz, oczy na na podłogę, przepraszam, przed siebie. Nie pod siebie. Ściągasz i opuszczasz, trzymając łopatki. Bosko. Mam nadzieję, że wasze ciało troszeczkę poczuło. Dlaczego robimy to wprowadzenie? Nie robimy tego dlatego, żeby wykonywać te ćwiczenia perfekcyjnie. Perfekcja nie istnieje, zabija kreatywność, ale przede wszystkim tego po to, żeby nasz mózg bardziej się skomunikował z naszymi mięśniami, żeby tak naprawdę wiedział już co później, jakie włókna mięśniowe odpalać, żebyśmy my tak naprawdę czuli się swobodniej podczas tych ćwiczeń, kiedy już będzie ciężar. Tak, i żebyśmy aktywowali i stabilizowali tak, aby bezpiecznie wykonać każde ćwiczenie. Ok? Dobrze. Kolejne szybciutko ćwiczenie to wyciskanko, nie? Wyciskanie. Szybciutkie wprowadzenie. Tu potrzebujemy stabilizacji, czyli nie możemy mieć luźnego tułowia. Okay? Tutaj nie może być luzu. To, co chcemy znowu pośladki zacisnąć, tak? Ok, rotacja zewnętrzna. Wkręcamy pięty w podłogę. Brzuch spięty, czyli połączenie pomiędzy pompkiem. Pępkiem a spojeniem łonowym. Pompkiem. I łopatki w dół i do tyłu, czyli depresja, retrakcja. I tak naprawdę nie chodzi o dwa rozmiary więcej. Absolutnie nie ma tutaj wypychania cycków. Chodzi o to, żeby ściągnąć łopatki po prostu w dół i do tyłu. Mamy to, jest stabilizacja. Wtedy ciężar będzie tu i wyciskamy go w górę. W górę, wypychając go do góry. Nie do przodu, tak, tylko do góry. Tu jest bark ustabilizowany, ok? I wypychamy tylko ciężar w górę. Ok? Tu pomyśl sobie, że ściągasz łopatki i w górę wyciskasz ciężar. Jeszcze raz. Zrobimy to z drugą stroną. Ok? Znowu aktywacja. Ok? I wyciskamy. Pośladki spięte, brzuch zaktywowany, barki w dół i przy uchu jak najbliżej. Mam nadzieję, że rozumiecie mniej więcej mechanikę, że będziecie czuli się dzięki temu swobodniej. Zrobimy jeszcze... Ha? Nie, koblet już było, robiliśmy głęboki skład. Okay? I schodzimy na dół teraz, tak? A zrobimy sobie przejście. Czyli wyciśnięcie w górę, robimy wykrok do tyłu. Ciało na centrum przy wykroku, ok? Pośladki spięte i schodzimy powoli w dół. Powoli w dół, ok? Tu chodzi o stabilizację, to jest złe. Nie chcemy tego luzu, chcemy tu właśnie cały czas aktywacji. Ciało na centrum, brzuch spięty, pośladki spięte i ręka przy uchu. Teraz skręcamy go do środka, czyli zobaczcie, przestawiamy stopy do środka i w tym samym czasie opieramy się ręką obok kolanka, tak? To bardzo chcemy. I teraz stabilizacja, zrotuj barki na zewnątrz, tak, czyli tak skręć, wkręć te barki, słuchajcie, i dostaw nogę do nogi, żebyście mogli usiąść bezpiecznie. Opuścimy ciężar, odstawimy stopy, ok, i się położymy kręg po kręgu na podłogę. Słuchajcie, głęboki wdech i na wydech oczywiście do siadu wstajemy. Możecie wysunąć sobie ręce w górę, bo tak będziemy wysuwać ciężar. Świetnie, opuszczasz. Wkładamy stopę pod kolano, tak jak to tak naprawdę złożyliśmy, odwrotność i wstajemy po prostu do przodu, wyciągnij ręce, one pomogą wam tak naprawdę przenieść masę ciała. Chodzi o to, żeby tą masę ciała przenieść. Wstajemy w górę, odpychając się piętą od podłogi i mamy bezpiecznie wykonane zejście. Druga strona, ok? Wysuwamy rękę przy uchu. Jest wykrok do tyłu, stopy na szerokość biodra, pośladek spięty, brzuch spięty, zaktywowane łopatki. Schodzimy w dół powoli. To ma być kontrolowanie. W każdym miejscu jesteście w stanie się zatrzymać, ok? W każdym miejscu jesteście w stanie się zatrzymać. Goleń do środka. Teraz ręka przy kolanie.
tak naprawdę na odległość gdzieś przed ramienia. Możecie sobie przetestować, jak chcecie. Ok, jest rotacja, czyli barki wkręcone i siadamy stabilnie, stabilnie, stabilnie. Opuszczamy ciężar, rozluźniamy stopy, odstawiamy na podłogę, kręg po kręgu i na wydech w górę. Bosko. Stopa pod kolanko, znowu przeciążenie i wydech. Aktywacja stopy, wyprostowanie i w górę. Wstajemy. Śmiesznie. Ciężar Wam pomoże tak naprawdę. Ciężar będzie wspierający w większości tych ćwiczeń, więc będzie dużo prościej, intuicyjniej. Teraz pewno czuliście się trochę jak małe robociki. Okej, tu myśl, tu zatrzymaj, tu schowaj. Podciągnij, zaciśnij, ustabilizuj. Ale teraz myślę, że będzie to dużo bardziej intuicyjnie. Dobra, co robimy? Robimy po 8 powtórzeń każdego ćwiczenia. 8 powtórzeń każdego ćwiczenia, tak naprawdę na dwie strony. Także pewne ćwiczenia, które są symetryczne, będą powtórzone dwa razy, a te asymetryczne będą powtórzone tylko raz. Ok? Świetnie. Kiedy? Ja zaraz szybko wprowadzenie jeszcze zrobię. Dobra, jeżeli to jest Wasz pierwszy raz, dziewiczy raz, pamiętacie? Ok? To tak naprawdę wkładamy rękę w dziurę. Dokładnie. Kciuk, palec wskazujący jest w jednym rogu. Dopasowują się, przedramię w drugim rogu tak naprawdę jest oparte, a góra tej rączki oprze się tutaj na centrum dłoni. Tu gdzie nasza linia życia i losu się styka razem, zbiega razem, ok? Tak mniej więcej. Ok? I zaciskamy ten ketel. Dzięki temu możemy go ładnie tutaj zaparkować blisko ciała. Trzeba będzie tak równolegle do podłogi mniej więcej, ok? Trzy punkty podparcia. Trzy punkty podparcia kegelka. Znajdźcie sobie taki odpowiedni, swój wygodny punkt. Odłożę go jeszcze raz. Ręka w dziurę. Trzy punkty podparcia. Kciuk, palec wskazujący, przedramię. No i zaciskając oczywiście ketel. Tu się osadza sam na środku dłoni. Okay? I go blisko ciała oczywiście zawsze trzymam. Czyli zawsze jak mam ketla, to staram się go tak naprawdę leciutko przycisnąć tutaj do ciała. I łokieć jest w kontakcie z moim ciałem, ok? Oczywiście pozycja rak w zależności od techniki może być różna, ale na start wystarczy, mi się daje. Ok? Dobrze? Blisko, ciasno, wąsko, jak to mój trener mówił. I będzie na pewno przyjemnie. Ok, to co? Gotowa? Słuchajcie, martwy ciąg. Zaczynamy od 8 martwych ciągów. Pamiętacie zasadę? Wystawiamy tyłek do tyłu. To taka, wiecie, sexy pozycja. Bardzo dobrze ją znacie, więc wykorzystajcie ten moment. Dobra, co się dzieje? Ciężar pomiędzy stopy. Nie przed nami, pomiędzy stopy. I on tam za każdym razem wędruje, za każdym razem tam się osadza. Czyli zginamy się w stawie biodrowym, oczy przed siebie na podłogę, łopatki zaaktywowane, chwytamy ketla i zaciskamy pośladki przez całą drogę. I znowu opuszczamy, rozciągamy, rozciągamy, wolniej i zaciśnij. I w dół. Tak naprawdę, jak już wiecie, jak to zrobić, widzicie, możemy troszkę nabrać tempa. Fantastycznie. Tak, kiedy już te ćwiczenia będziecie intuicyjnie wykonywać, połączymy je we flow. Czyli jedno po drugim będzie wykonywane, a wy będziecie pływać jak woda. Będziecie czuć się jak woda. Taki jest nasz cel. Ile mamy? 8, ostatni. Fantastycznie. Dobrze. Z tej pozycji chcemy zarzucić ketla na klatkę i zejść do składu, czyli tak zwany goblet skład zrobimy. Pochyl się trochę, będzie Ci łatwiej go zarzucić. I zejdź na dół do głębokiego siadu. Super. Zaciskamy pośladki. Ok? Super. Zrobimy 8 razy goblet składów. Fantastycznie. Zaciśnij pośladek. Jak wstajesz, oczy na horyzont, klatka wyciągnięta, łokcie blisko ciała. Zauważyliście, że łokcie wędrują do wewnętrznej strony łód. Na dół. I staramy się jak najbardziej komfortową pozycję osiągnąć. I 8. Fantastycznie, mamy to. Ok, to teraz musimy ketle opuścić na dół, złapać go w jedną rękę, pochylić się. Ketel tak naprawdę jest pomiędzy stopami, czyli nie przed sobą. Znowu, bardziej chcesz wysunąć tyłek do tyłu. Widzisz? Zagnij lekko kolana, łopatki zaktywuj. Okay, czyli łopatki w dół i do tyłu. I wiosłowanie, czyli łokieć
poza tułów, spięcie mocne i rozluźnienie kontrolowane. I rozluźnienie kontrolowane. Pięknie. Aha, jeszcze tylko cztery. Pamiętajcie, myślcie o tym, gdzie go macie czuć. Tu. I ostatni. Pięknie. Otóżkę dla na chwilkę. Teraz będziemy robili zarzuty. Zanim zdrowie tak naprawdę ten zarzut, możecie sobie czymś pomóc. Możecie włożyć sobie coś pomiędzy łokieć a tułów. To wam trochę nakreśli specyfikę tego ćwiczenia, ok? Czyli chcemy ten wyciągnąć tego ketla mocno, mocniej i zarzucić go, żeby on sam sobie tu wylądował. Tak naprawdę na naszym przedramieniu, nie odrywając łokcia, ok? Czyli zobaczcie, co się dzieje. Docelowo chcemy, żeby tak naprawdę bez ręczniczka wykonać, czyli wyciągnąć go, stabilizacja. I on ma zaparkować tu sobie tak naprawdę na przedramieniu. Jeżeli jeszcze nie czujecie się z tym komfortowo, robicie to po raz pierwszy, możecie sobie włożyć tak naprawdę jakiś ręczniczek, ktokolwiek pomiędzy łokieć a tułów i chcecie go utrzymać do samego końca, ok? I zarzucić, ok? To pozwoli wam wyrobić sobie ten łuk. Eksplozywnie do góry, zaciśnij pośladki. Eksplozywnie. Ok? I on sam już poleci sobie do góry, a u góry, żeby kettle was nie uderzał, kontrolujecie to nadgarstkiem tak naprawdę. On już u góry sobie leci sam, a wy kontrolujecie zacisk tak naprawdę nadgarstka na końcu. Żeby on ładnie się ułożył w tej pozycji startowej. Jeszcze raz. Ok, fantastycznie. To były kliny, czyli zarzuty. Ciągamy ręczniczek, możesz go wykorzystać. Zachować na potem. Dobra, wyciskanie. Ok, kolejne ćwiczenie jest wyciskanie. Ja pokażę przodem, Paula bardziej bokiem. Teraz, pamiętacie, nie może być luzu. Tu nie ma luzu, tak? Czyli co chcemy? Pośladki spięte. Tu stabilizują na miednicę. Bum. Brzuch zaktywowany, tak? Łopatki w dół i do tyłu. I wyciskamy kettla w górę. Przy uchu do góry. Chcemy się odepchnąć, tak? Czyli odpychamy go w górę, odpychamy. Od ciężaru, super. I w dół. Opuszczamy tą samą drogą. Naturalnie. Do pełnej stabilizacji na końcu. Bum, stabilizacja. Stabilizacja. Pięknie. Fantastycznie. Cały czas tu mam stabilizację. Kolana nie są spięte. Kolana są tak leciutko zgięte, tak? I ostatnie. Fantastycznie. Wyciśnij go. Pięty wciskasz w podłogę. Bosko, jeżeli macie siłę, zostawcie tutaj. Stańcie w tej pozycji. Robimy wykrok. Robimy wykrok, żeby ja się wysunę, żeby było widać. Wykrok do tyłu. Brać ciało na centrum. Pośladki spięte, brzuch zaktywowany. Patrzysz na kettla i kontrolujesz zejście w dół. Kontrolujesz zejście w dół. Przez całą drogę opuszczasz delikatnie kolano. Skręcasz kolan do środka. Patrzysz na ciężar. Opuszczasz rękę do boku. I unosisz kolano, unosisz stopę. Siadasz stopa za stopą. Teraz, trzymając prosto plecy, opuszczasz ciężar. Wysuwasz stopy, przerzucasz go na klatę. Cały czas kontroluj proste plecy, ok? Słuchaj, oprzyj sobie kettla o kolana, złap za kulkę i kręg po kręgu w dół. Głęboki wdech i na wydech wyciśnij kettla nad podłogę, nad głowę. Ok, 8 razy, dobrze? Świetnie. Wyciskamy. Staramy się stopy trzymać na podłodze. Nie odrywać się i kręg po kręgu. Opuszczać plecy. Ok. Wyciskasz tego kettla w tym samym czasie. Czyli nie robimy najpierw góra i wyciśnięcie. Absolutnie, tylko chcemy w tym samym czasie synchronizować ciało. Świetnie. Opuszczamy kettla. Stopa pod kolanko, ta, która była wcześniej. Proste plecy i słuchajcie. Staram się kettla blisko ciała trzymać, ale wysunąć go do przodu, żeby przeciążył nas i pomógł nam wstać. Ok, zaktywować stopę, wstać, odepchać się piętą od podłogi. Fantastycznie. Mamy pierwszą część za sobą, czyli po 8 razy wykonaliśmy każde ćwiczenie na jedną stronę. Teraz zrobimy to na drugą stronę i połączymy wszystko we flow. Napijcie się wody. Napijcie się wody.
Czy czujesz? Dobrze? Fantastycznie. Mam nadzieję, że czujecie się teraz fantastycznie już rozgrzani, że wszystkie ćwiczenia już są coraz bardziej zrozumiałe, intuicyjne, coraz swobodniej wam się je wykonuje. I w momencie, kiedy dojdziemy do flow, to już będziecie wiedzieli, znali będziecie każde ćwiczenie, wiedzieli, że one następuje jedno po drugim i to pozwoli wam płynąć, po prostu płynąć, płynąć i płynąć. Dobra. Okej. To co, Pawluś, druga strona, 8 razy. Gotowi jesteście? Dobrze. Martwy ciąg, co było pierwsze? Martwy ciąg. Po martwym ciągu goblet skład. Po goblet skład wiosłowanie, wyciskanie, zejście na dół, czyli taki wstęp do TGU, czyli Turkish Get Up. I na końcu Get Up, czyli wyciskanie ciężaru na głowę. Okej? Gotowa? You ready? Let's go! Dobra, ciężar pomiędzy stopy. Ciężar pomiędzy stopy. Wysuń pośladki do tyłu. Okej. Okay. Zaktywuj łopatki i w górę. Zaciśnij pośladki. I w dół. Wysuwasz, rozciągasz, rozciągasz. Stopy całe na podłodze. Stopy całe na podłodze. Oczy przed siebie na podłogę. Świetnie. Wysuwasz, rozciągasz. To jest twój cel. Sexy. Sexy cel. Uwielbiam martwe ciągi, bo one pięknie nie tylko budują, ale mobilizują pośladki. Pięknie. Coś się chodziło mi, że rozciągają mięsień. Było 8, tak? Okej, nie zrozumiałam ciebie. Dobra, to co? Do martwego ciągu zarzucam goblet skład. I w dół do siadu. Ok, pięknie. 8 razy. Pamiętajcie, jaki jest cel. Jak największy luz, jak najniżej biodra opuszczone. Kolana na zewnątrz. Rozpychamy. Jeżeli potrzebujecie otworzyć troszeczkę stopy, jest ok. Znajdź swój środek ciężkości. Znajdź swój komfort. Oczy na horyzont. Przed siebie. Nie zaglądaj w krocze. Staraj się trzymać w krocy. Plecy proste. Fantastycznie. Mamy to. Opuszczamy kettle na jedną stronę. Przechodzimy do martwego ciągu. Pozycja. Łopatki zaktywowane. Pośladki wysunięte. I wiosłowanie. Druga strona. Łokieć wysoko. O, i opuść powoli. Wysoko. I opuść powoli. Świetnie. Cały czas aktywacja łopatek. Trzymamy. Mamy 8. Słuchajcie. I odpuść sobie ciężar, bo z tej pozycji znowu będziemy zarzucać. Jeżeli czujecie się, że potrzebujecie tego ręczniczka, weźcie sobie ręcznik. Jeszcze dodam jedną małą rzecz. Zawsze jeżeli tego kettle lekko sobie tu skręcicie, to on będzie miał większą przestrzeń na zarzucenie się, na wykonanie tego łuku, żeby jak najpłynniej wam osiadł on na przedramieniu, dobrze? Czyli aktywacja mamy. Jedziemy w odpowiednie stopy, kettle. I zarzut. Fantastycznie. Pamiętajcie, blisko, blisko ten kettle ma być. Czyli łokieć przy ciele. Łokieć przy ciele. I ekspresywnie. Pięknie. Kontrola na końcu. Fantastycznie. Łokieć blisko ciała. Aha, zaciśnij pośladek. I ostatni. Nie przejmujcie się, że na początku rzeczywiście obija się to przedramię. Wliczone w pierwsze treningi kettlebell, śniaczki, często jak serduszka wychodzą, jest dobrze. Dobra, to co? Pośladek spięty, brzuch zaktywowany, wyciskanko pokażę z tej strony, dobra? Zaciśnij, bum, łopatki, bum, tak? Jedziemy, wyciskamy w górę, odpychamy się od podłogi. Stabilizacja na końcu. Stabilizacja. Czyli szerszy grzbiet też ściągnij. Zrotuj bark. Fantastycznie. Jak tam? Jeszcze jeden.
Fantastycznie, jeżeli dajecie radę, trzymajcie, trzymajcie, wykrok do tyłu, patrz na ciężar, stopy na szerokość bioder, pośladki spięte, brzuch spięty, łopatki zaktywowane, schodzisz powoli, kontrolujesz, okej? Okay? Goleń do środka, schodzisz ręką w dół, patrzysz cały czas na ciężar. Dobra, rotujesz barki, na zewnątrz stabilizujesz sobie ciało, unosisz stopę i usiadasz. Opuść ciężar, wysuń stopy i przerzuć kettle na klatkę. Złap za kulkę i kręg po kręgu oczywiście. Schodzimy na dół i 8 get up. Gotowa? Let's go. Cały czas wyciskasz w tym samym czasie, wstając. Zobaczcie, na pewno już teraz czujecie się z tym ćwiczeniem dużo bardziej komfortowo. Wiecie, jak go wykonać, więc tak naprawdę dynamika w wykonaniu już będzie dużo większa. Już ciało samo wie, co zrobić. Tak jak powiedziałam, nie chodzi to o perfekcję, ale o czucie. Właśnie spadł mi mikrofon. Fantastycznie. Okej. Dobrze, to co? Chowamy stopę pod kolanko. Chowamy stopę pod kolanko. Łapiemy kettla za rogi. I staramy się przeciążyć na drugą stronę. Bum. Stopa, aktywacja i w górę. Odstawiamy kettla. Ciepło się zrobiło, co? Napijcie się wody. Napijcie się wody, uważajcie na kettle, kiedy tak naprawdę macie przerwę, bo mamy tendencję przy zmęczeniu położenie tego kettla gdziekolwiek popadnie i wtedy jest duże ryzyko kontuzji, okej? Okay? Gdzie się potkniecie od tego kettla, zwracajcie na niego uwagę, okej? Okay? Zwracajcie na niego uwagę. On cały czas tam jest. Okej, okay, słuchajcie. Ten nasz trening nabiera teraz coraz fajniejszego kształtu, bo teraz już wiecie, co robić. Znacie każde ćwiczenie. Czujecie się z każdym ćwiczeniem coraz bardziej komfortowo. Jestem o tym święcie przekonana. Teraz połączymy wszystkie ćwiczenia we flow. Czyli jedno po drugim, jedno po drugim. Co zrobimy? Dzisiaj potraktujemy was tak lightowo, żebyście wrócili. Zrobimy 4 razy na jedną stronę, 4 razy na drugą stronę, ok? I to będzie na dzisiaj koniec treningu, także 4 razy na jedną stronę, a 4 na drugą stronę i 4 razy na przemian, ok? 4 razy na przemian, dobra, tak zróbmy. Umowa, jedziemy do roboty. Paula gotowa? Ok, czyli to jest ostatnia część treningu, właśnie flowy, łączymy wszystkie ćwiczenia. Będę starała się dawać znać, co robimy jako kolejne ćwiczenie, tak? Jako kolejne ćwiczenie. Zaczynamy od martwego ciągu. Wysuwamy tyłeczek, łapiemy kettle, aktywacja. Dobra, czyli robimy martwy ciąg. Martwy ciąg. Zejdź niżej, goblet skład. Zarzuć na klatkę, zejdź do siadu. Pięknie, bosko, opuść. Jedna ręka, wiosłowanko. Ustabilizuj ciało. Zarzuć. Wyciśnij nad głowę i zostań tam tak naprawdę, wykrój do tyłu, stabilizacja, schodź powoli, pięknie, goleń do środka, ręka na bok oparta, stopa do stopy, opuść ciężar, odstaw stopy, proste plecy, zarzuć na klatkę, kręg po kręgu, złap za kulkę i wyciśnij, świetnie, opuść, stopa pod kolanko, przeciążenie, aktywacja i góra. Pięknie. Mamy raz na jedną stronę. Robimy jeszcze 3 razy. Okay? Martwy ciąg. Zarzuć na klatę goblet. Pięknie. Opuść jedna strona. Wiosłowanie. Zarzuć. Wyciśnij. Pięknie. Wykrok do tyłu. Patrzysz na ciężar i schodzisz powoli w dół. Aktywacja. Goleń do środka. Stopa do stopy, pięknie, opuść ciężar, stopy, zarzuć na klatę i kręg po kręgu w górę. Świetnie, ok? Muszę czekać chwilkę, zacisnę grudki. O, teraz już nie powinien spaść. Mała zadyma, ok, stopa pod kolanko, wstajemy. I w górę. Pięknie. 2 za nami, 2 przed nami, czyli schodzimy. Martwy ciąg. Wysuń tyłek. Zaciśnij. Goblet. Zarzuć na klatę.
Przyleć nisko. Pięknie. Wstań. Jedna ręka. Wiosłowanie. Zarzuć. Wyciśnij. Wykrój do tyłu. Pięknie. Powoli. Nigdzie się nie śpieszymy. Kolej do środka. Ręka z boku. Stopa do stopy. Opuść ciężar. Wystaw stopy. Zarzuć na klatkę. I kręg po kręgu. Wyciśnij na głowę. Pięknie. Stopa pod kolanko. I w górę. Ostatni raz na tą stronę. Martwy ciąg. Zarzuć na klatę, koblet skład. Opuść wiosłowanko. Zarzuć. Wyciśnij. Wykrąg do tyłu. Pięknie. Stabilizacja najpierw. Pięknie patrzysz na ciężar. Unieś kolanko, stopę do stopy, opuść ciężar, wystaw stopy, zarzuć na klatę i kręg w górę. Pięknie, stopa pod kolanko i wstajemy. Pięknie, mamy 4 razy na jedną stronę. 4 razy na jedną stronę, teraz jedziemy 4 razy na drugą stronę i już łączymy wszystko w całość, czyli na przemian. Dobrze się czujecie? Napijcie się wody szybciutko. Ok, jeśli potrzebujecie i zmieniamy stronę. Coś ok? Super. Idziemy? Tak, dobra. No to co? Kettla między stopy. Tam jeszcze bliżej. Jeszcze bliżej. Tak, jest taki odległość. Bo później się nie zmieścisz, nie? Ok, dobra. Martwy ciąg. Ok, martwy ciąg. Jedziemy. Schodzimy do martwego ciągu. Zarzut na klatę, goblet. Głęboki siad. Opuść teraz druga ręka. Wiosłowanko. Zarzuć. Wyciśnij. Patrz na ciężar, wykrok do tyłu. Łap najpierw stabilizację. Opuść kolana powoli. Cały czas okiem jednym kontrolujesz ciężar u góry. Stabilizacja najpierw. Podnieś ciało. I dostaw nogę do nogi, opuść ciężar, stopy do przodu, na klatę, złap za kulkę, wydech, opuść ciężar, stopa pod kolanko i w górę. Pięknie, jedziemy, martwy ciąg. Ok, goblet. Wiosłowanko. Wysuń tyłeczek. Zarzuć, łokieć blisko ciała, wyciśnij, wykrój do tyłu, piękne zejście na dół. Aha, kolej do środka, ręka przy kolanku, stopa do stopy, opuść ciężar, wystaw stopę na klatę i getam. Wyciśnij do samej góry, stopa pod kolanko, wstajemy. Bum, zauważyliście, że wszystko zaczyna się robić coraz bardziej płynne, już 2 razy. Jedziemy. Martwy. Zarzuć goblet. Świetnie. Opuść wiosłowanko. Zarzuć. Wyciśnij. Wykrój do tyłu. Coraz bardziej. Jesteśmy jak woda. Płyniemy. Cały czas czujemy swoje ciało. O to chodzi. Krok po kroku. Okej, pięknie. I w górę. Ostatni raz na tą stronę. Fantastycznie. Ok. Martwy ciąg. Goblet skład. Fantastycznie. Wiosłowanko. Zarzut. Wyciśnięcie. Wykrok. Popatrz na ciężar. Stabilizacja. Powoli w dół. Goń do środka, stopa do stopy, opuść klatę, ciężar, stopy, ciężar na klatkę i w górę. Bosko, stopa pod kolanko, aktywacja i górę. Wiem, że czujecie, my też już to czujemy, to jest ten moment w treningu, kiedy następuje takie pierwsze zmęczenie, ale również coraz bardziej pogłębia się świadomość, więc te ostatnie flowy będą już
płynniejsze, 4 razy, 2 razy na jedną stronę, 2 razy na drugą stronę. Napijcie się wody, wasze zdrowie i finiszujemy. Finiszujemy. Mhm. Dobra. Ok, dobrze. To chodź. Dobra. Ok. 2 razy i 2 razy, ale przeplatając. Gotowa? Ciepła waga. Chyba ani razu się nie zaśmiałyśmy w czasie treningu. To nie jest możliwe. Nie, to nie jest. To się nie dzieje. Naprawdę staramy się kontrolować, co się nie dzieje na normalnych treningach. Okej, okay, dobrze. Dobrze, to co? Martwy ciąg. Wszystko na raz, okej? Okay? Łączymy na jedną stronę, na drugą stronę. 4 razy w totalu. Okej, okay, jedziemy. Staramy się teraz dynamika i płynność, dobra? Martwy ciąg. Najpierw pobierz ciężar. Okej, okay, mamy. Jedziemy. Martwy ciąg. Goblet skład. Jedna ręka, wiosłowanie. Wiosłowanie. Zarzut. Wyciśnij. Chcemy tempo. Chcemy tempo. Wykrok do tyłu. Idziemy. Stabilizacja, ale tempo. Chcesz być płynnie. Chcecie być płynnie. Świetnie. Opuść. Noga pod kolano. Wstajemy. Od razu do martwego ciągu. Goblet skład. Wiosłowanie. Zarzut. Wyciśnij. Wykrok. Stabilizacja. Pięknie. Przejdź. Usiądź. Opuść ciężar. Kręg po kręgu. I wyciśnięcie. Bosko. Mamy po jednym razie na każdą stronę. Pięknie. Martwy ciąg. Zarzut, goblet. Pięknie, wiosłowanko. Zarzut. Wyciśnięcie. Wykrok do tyłu, patrz na ciężar. Stabilizacja. Ok, piękne, płynne przejście. Opuść ciężar, postaw stopy na klatkę. I w górę wydech. Pięknie. Stopa pod kolanko. Wstajemy. Ostatni raz martwy ciąg. Zarzuć na klatę, goblet. Wiosłowanko. Zarzuć. Wyciśnij. Wykrok do tyłu. I schodzimy w to powoli. Ok. Stopa do stopy, stabilizacja. Pięknie opuść ciężar. Na klatę. I wyciśnij w górę. Opuść stopę pod kolanko. Stajemy płynnie. Boom! Uhu! Brawo dla was! Piąteczka. Super! Bardzo fajnie. Fantastyczny trening. Ten trening nie ma w ogóle na celu przeciążać was. Ten trening ma na celu tak naprawdę systematycznie budować was, zwiększać waszą mobilność, budować balans mięśniowy. Dawać wam tak naprawdę podłoże do każdej innej aktywności, do tańca, do tańca na róże. Moja siostra przychodzi, trenuje u mnie, żeby być silniejsza i zwinniejsza na tańcu na róże. Instruktorzy Stronga trenują tak naprawdę na ketlach, żeby być efektywniejszymi, lżejszymi przede wszystkim na Strongu, bo ten tak naprawdę trening zbuduje wam mięśnie głębokie. Uruchomi większe czucie i dzięki temu wszystkie inne tak naprawdę aktywności fizyczne będą bardziej świadomie wykonane. Wasze ciało będzie na nie bardziej gotowe po prostu. Dobrze. Cool down, rozciąganko. Odstawcie sobie kettle na boczek. Odstawcie sobie kettle na boczek. Ok. Zrobimy sobie bardzo, bardzo proste rozciąganko. Usiądźmy najpierw. Usiądźmy najpierw w siadzie. Rozkładając nogi, tak, boczkiem sobie zrobimy. Super, bardzo fajnie. Co chcemy tak naprawdę? Najpierw albo oprzyj przed ramię na udzie, albo przed udem, od ciebie to zależy. I teraz tak, najpierw otwórz klatkę. Otwórz klatkę i sięgnij w górę. Ku górze, ku sufitowi, jak najbardziej się da. 2 pośladki są na podłodze, ty patrzysz na sufit. Otwierasz klatkę. Uff.
Może to być tu, to jest ok. To też jest świetne rozwiązanie, ok? Ty dostosowujesz każde rozwiązanie dla siebie. Jesteś jedyną osobą, która czuje swoje ciało najlepiej, jak potrafi. Nikt inny więcej nie jest w stanie tego tak samo ocenić. Dobra, teraz jeśli czujecie się, głęboki wdech. I na wydech wyciągamy jeszcze bardziej do góry i do boku. Patrząc się na sufit, ręka nie powinna przysłaniać nam w ogóle obrazu. Fantastycznie. Wracamy. I zmieniamy stronę. Będziecie albo na udzie, albo przed udem. Od was to zależy. Otwierasz najpierw, odkręcasz bark do tyłu. Wyciągasz rękę do góry, do sufitu. Dwa pośladki na podłodze. Wciągasz jak najwyżej się da. Ok, głęboki wdech. I na wydech w górę. I po skosie do boku. Oczy patrzą cały czas na podłogę. Nie przysłaniasz sobie widoku. Ja też. Fantastycznie, wracasz. W tej pozycji, jak już sobie siedzisz, zrobimy na ramienny, czyli przyciągnij go do klatki. Teraz wysuń klatkę do góry i do przodu. Unieś te dwa pośladki. Ok? I mała rotacja. Przyciągnij rękę do siebie, do klatki i skręć się, popatrz za siebie. Złap się za łokieć. Łokieć wędruje za głowę. Znowu wysuwasz klatkę do przodu, do góry. Łapiesz ręką pomiędzy łopatki. Dla kobiet to będzie na pewno punkt zapięcia stanika. Fantastycznie. Bosko, zmieniamy stronę. Wyciągamy rękę, przyciągamy do klatki i rotacja. Cały czas tu wyciągamy w górę i do przodu. Jak największy skręt się da. Świetnie. Łapiemy się za łokieć, za głowę. Klatka do góry i do przodu. Pięknie. Możecie zawsze włączyć muzyczkę, jaką chcecie. Nadać temu rozciąganku odpowiedni nastrój. Jeżeli chcecie wyciszenie, to coś wyciszającego, zagnij kolanko, przysuń do drugiej nogi. I słuchajcie, teraz kręg po kręgu. Kładziemy się na plecki. Ok, głowa na podłogę oparta, kolanko jedno zgięte. Łapiemy przeciwną ręką kolanko. Ręka przeciwna prosto padnie do ciała. I skręcamy na bok, głowa w przeciwnym kierunku do kolana. Zróbcie to delikatnie, pozwólcie waszemu ciału poddać się temu tak naprawdę. Nie forsujcie niczego. Głęboki wdech i na wydech pozwólcie tej nodze jeszcze bardziej opadać. Barki, łopatki leżą na podłodze. Jeżeli wykonujecie ten trening rano, to fajnie sobie taką dynamiczną muzykę jednak puścić, żeby ty żebyśmy byli bardziej pobudzeni do dalszych naszych czynności i aktywności. A ty pozwoliłeś się rozluźnić. Fantastycznie. Wracamy do centrum. Zmieniamy nogi. Zginamy drugie kolanko, przeciwna ręka. Druga prosto padnie do ciała. Głowa w przeciwnym kierunku do kolanka. I pozwalasz opaść. Tak naprawdę te ćwiczenia mobilizacyjne fajnie wdrożyć w swoją codzienność, w taką swoją higienę. Wracamy na centrum, przyciągamy dwa kolana do klatki piersiowej i mała masaż, automasaż. Tak. Po
Okej. Z tej pozycji włóż jedną stopę pod kolanko. Przekręć sobie tułów bezpiecznie. Okej? Bezpiecznie. Świetnie. Okej. Relaks mały. I robimy pozycję dziecka. Rozłóż kolanka i rękoma przejść do przodu. Jak najbardziej płynnie się da. Czyli tak, pośladki na piętach, a dłonie sięgają w przeciwnym kierunku, jak najdalej się da. Wyciągamy tułów bardzo mocno. Jak najdłuższy tułów. Oddychamy cały czas. Głęboki wdech i na wydech zroluj górną część kręgosłupa. Oprzyj, zaprzyj dłonie tutaj, zaktywuj stopy. Przywieź kolana z powrotem i przejść do psa z głową do dołu. Pięty dociśnij do podłogi. Głowa schowa się pomiędzy barki. A my chcemy zrobić taki pajk, takie wzgórze. Psa z głową do dołu. Różnie to się nazywa przy różnych programach. Ok, zamknij jedno kolanko. Świetnie. Zamknij drugie kolanko. Fantastycznie. Spacer rękoma w górę i okrągłe plecy. Możesz zgiąć sobie lekko kolanka. Kręg po kręgu w górę. Kręg po kręgu. Otwórz barki. Zrobimy barki. Zrobimy sobie jeszcze czwóreczki, bo nie zrobiliśmy na dole. Chodź, Paluś. Można się oprzeć o kogoś albo o ścianę. Zgiąć kolanko. Kolanka razem, miednica do przodu. Stabilizacja. Jeszcze nie trzymać, to musimy się trzymać, nie mam problemu. Tak, tak naprawdę jak wam brakuje stabilizacji, złapcie się ściany albo kogokolwiek tam macie, kogoś lewia, z kimkolwiek oczywiście. Jeżeli macie jakieś kompana. Super, fantastycznie, zmienimy stronę. Można wyciągnąć sobie drugą rękę, która wspomoże stabilizację. Pomoże zaktywować też łopatki. Kolanka razem, miednica. Do przodu. Fantastycznie. Płasko, głęboki wdech. Wydech. Jeszcze raz głęboki wdech. I wydech. I dziękujemy bardzo. Brawo dla was. Mamy nadzieję, że podobało się, że przemiło spędziliście czas, poczuliście i że taki trening. A jeżeli taki trening odpowiada wam i rezonuje z wami, bo uważam, że trening przede wszystkim powinien się podobać i każdy z nas wtedy tak naprawdę spontaniczniej bardziej angażuje się w jego systematyczność, to zapraszamy do kontaktu, do dołączenia do nas, do części, do treningów i do wspólnego rozwoju.